Taką książkę dostałem w bardzo promocyjnej cenie wyprzedażowej, praktycznie w księgarni IPN-u we Wrocławiu. Magdalena Erudé Kiełczewska, reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, grudzień 81, styczeń 82. Z książki dobitnie wynika, że w żadnym kraju się tak nie przejęto wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Jeden minister powiedział, że Francja nie może nic uczynić i został skrytykowany, prawie zjedzony przez resztę francuskiego rządu, przez prawie całą ekipę. We Francji wszystkie gazety i wszystkie stronnictwa były zdecydowanie potępiały Sowietów i od razu zorganizowano zbiórki. Powstała baza Solidarności paryska, ale także były zbiórki we francuskich kościołach i w ogóle, w których uczestniczyli ludzie także kompletnie niekatoliccy, i kościoły protestanckie też się do tego dołączyły. I aż do 96 roku właściwie trwała ta pomoc materialna. Mnóstwo pożywienia, różnych materiałów, pieluch, innych takich rzeczy, tego co wszystko brakowało w stanie wojennym w Polsce, to do 1996 roku to przychodziło. W żadnym kraju, nawet w Stanach Zjednoczonych, politycznie się tak nie przejęto też stanem wojennym. Bardzo dużo przy okazji pomagania Polakom mówiło się o wspólnej walce w 1940 roku z nawałą hitlerowską, gdzie Francuzi i rząd emigracyjny Polski razem walczyły, próbowały powstrzymać inwazję na Francję. I bardzo dużo się o tym przy tej okazji mówiło. W tej książce jest też takie résumé, summary, résumé stosunków polsko-francuskich, zwłaszcza w XX wieku, inne czasy są tak skrótowo potraktowane, ale no, żadnym krajem nas nigdy tak wiele nie łączyło jak z Francją. Także nie jest to zaskoczeniem w sumie, że Francja się szczególnie interesowała tym, co się u nas dzieje. Także jest wspomniana francuska misja wojskowa lat 20. też. Jest wspomniana o tym, że wyjechała ona dopiero, o ile dobrze pamiętam, w 33 roku, czy jakoś tak, czy może nawet jeszcze później. I bardzo polepszyła naszą wiedzę oficerską i tak dalej. Także na odtrutkę dla antyfrancuskich gówien, które na co dzień prawactwo u nas sączy w uszy Polakom, polecam tą książkę. I oczywiście wprowadzę kilka informacji z niej do mojej historii Francji bez mitów. Oczywiście zaraz to będę robił. A potem wracam do historii Hiszpanii bez mitów. Tak jest, także no cóż, powodzenia wszystkim.